Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, muzyki nade wszystko. Muzyki, która tkwi w głosach wspomnień. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania pięknego fragmentu, który nosi tytuł Marzenie, a zagra nam Ania Kupiec ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie. Zapraszamy Anię. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, wychowanie jest sztuką, a sztuka to najbardziej aktywny wychowawca. To dzięki sztuce ujawniają się humanistyczne dyspozycje człowieka, wrażliwość estetyczna, wyobraźnia, indywidualność twórcza. To dzięki sztuce człowiek uczy się związków, tradycji i wartości kultury ogólnej i narodowej. To sztuka wprowadza w problematykę wartości. To sztuka sprzyja rozwijaniu postaw twórczych, wyzwalaniu ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej. A funkcje sztuki, poznawcza, kształcąca, ludyczna, kompensująca, katarktyczna, terapeutyczna, estetyczna, społeczna i afirmatywna, stają się źródłem wiedzy o człowieku, jego naturze i kulturze. Wiedział o tym doskonale Fryderyk Schiller i gloryfikował sztukę jako jedyny i najlepszy środek do kształtowania osobowości człowieka estetycznego. Aby człowieka zmysłowego uczynić człowiekiem rozumnym, nie ma innego sposobu, jak tylko uczynić go człowiekiem estetycznym, zapewniał. Witam niezwykle serdecznie na otwarciu Galerii Szczecina Humanistycznego i najserdeczniej pozwolą Państwo, że w pierwszej kolejności powitam pana Michała Batorego, który przyleciał do nas z Paryża, który jest człowiekiem wyjątkowym, pięknym, mądrym i szlachetnym. Witam, panie Michale. Serdecznie witam towarzyszące panu Michałowi osoby, panią Barbarę Stępień z wydawnictwa Drzewo Babel. I znakomitego historyka sztuki, pana profesora Jana Wiktora Sienkiewicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pozwolą Państwo, że na samym początku serdecznie podziękuję za honorowy patronat nad Szczecinem Humanistycznym panu rektorowi Edwardowi Włodarczykowi. Władze rektorskie z powodu zebrania nie przybyły na dzisiejsze spotkanie, ale myślę, że są duchem obecne. Natomiast są z nami władze miasta i z tego się ogromnie cieszę. Jest pan przewodniczący Rady Miasta, pan Mariusz Bagiński. I sekretarz miasta, pan Ryszard Słoka. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest też z nami galernik, bo tak mogę mówić o panu doktorze Mikołaju Maternę, który czuwa nad Galerią Szczecina Humanistycznego. Witam więc bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych tutaj na sali gości. Bardzo serdecznie witam wszystkich pracowników
naukowych Wydziału Humanistycznego. Witam też profesorów, studentów, ale także witam bardzo serdecznie profesorów z Akademii Sztuki. Są tutaj, a szczególnie patrzę tutaj na pana profesora Leszka Żebrowskiego, który nam obiecał kolejną wystawę. Więc witamy bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę. Witam też pracowników naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i wiem, że są goście z Liceum Plastycznego. Także cieszę się bardzo. Witam państwa niezwykle serdecznie. Wszystkich studentów witam bardzo serdecznie, ale witam też przyjaciół Szczecina Humanistycznego i gości, którzy przyszli po to, żeby obejrzeć piękny wernisaż i spotkać się z Michałem Batorym. Poproszę teraz o zabranie głosu pana profesora Jana Wiktora Sienkiewicza, który pięknie o Michale Batorym nam opowie. Bardzo proszę, panie profesorze. Możemy obniżyć. Będzie teraz magia. Magia jest cały czas. Mamy na ekranach, ale jeśli będzie ciemniej, to będzie przyjemniej. Ja tak myślę. Pani dziekan, szanowna pani dziekan, panie przewodniczący, panie sekretarzu, szanowni państwo. O właśnie, już jest lepiej, jest przyjemnie. Michał Batory. Artysta, jak widać, ciągle młody, chociaż rocznikowo należący do twórców średniego pokolenia, to jeden z najwybitniejszych i najbardziej cenionych plakacistów na świecie. To twórca uniwersalny i obywatel świata jednocześnie, którego dzieła do tej pory gościły w wielu galeriach na kilku kontynentach naszego globu. Jego plakaty obecne w przestrzeniach miejskich w Europie i poza nią rozpoznają nie tylko znawcy historii sztuki i sztuki, ale również miłośnicy tego gatunku wypowiedzi plastycznej. W żyłach Michała Batorego, szanowni państwo, płynie oprócz polskiej niemiecka, szwedzka i francuska krew. A jego droga do sukcesu artystycznego o zasięgu światowym, losy życia rodzinnego i prywatnego, nałożone na meandry skomplikowanej socjalistycznej wówczas polskiej rzeczywistości sprzed upadku muru berlińskiego, w której zdobywał akademickie wykształcenie i jednocześnie napotykał na szklany sufit ograniczający jego karierę artystyczną i twórcze inspiracje, jest gotowym scenariuszem dla polsko-francuskiej filmowej kooperacji. I myślę, a raczej mam nadzieję, iż obecny z nami Michał Batory zgodzi się, by rozwinięcie tych wątków nastąpiło poza dzisiejszym wernisażem, na którym zresztą nie jesteśmy również w stanie dokonać pełnej charakterystyki jego twórczości. Tej w zakresie plakatu, jak też ogromnego dorobku w dziedzinie projektowania okładek książek, które w imponującym wyborze prezentuje nam wydawnictwo Drzewo Babel, reprezentowane na dzisiejszej uroczystości, już pani dziekan przedstawiała, przez panią Barbarę Stępień, szefową wydawnictwa, i panią Magdę Malejczyk. Magdo, pokaż się, siedzisz tam na środku. Brawa. Uniwersytet Szczeciński, gospodarz dzisiejszego wydarzenia oraz wydawnictwo Drzewo Babel, z którym od 1995 roku współpracuje Michał Batory, tworząc jego wizualną identyfikację, spowodowali, że podczas tej wystawy Polska jest bliżej Francji, a Szczecin, nazywany przecież Paryżem Północy, bliżej miasta nad Sekwaną, w którym od ponad 30 lat znalazł swój dom, ulokował myśli, talent i pracownię Michał Batory. Pomimo iż dopiero we Francji artysta mógł w pełni rozłożyć skrzydła swoich artystycznych możliwości, Polski za upadłym 2 lata od przybycia do Paryża murem berlińskim nie zostawił. W obszernym wywiadzie zamieszczonym na łamach Gazety Wyborczej przed 2 laty Michał Batory mówił, cytuję: czasem przez chwilę nie wiem, czy piję kawę w Warszawie czy w Paryżu. Mam wrażenie, że pracuję w jakiejś Francjo-Polsce albo Polsko-Francji. Koniec cytatu. Ten rodzaj, drodzy państwo, odczuwania przez Michała Batorego dychotomii miejsca tutaj i tam, w kraju rodzinnym, jednocześnie poza nim, interesuje mnie najbardziej. A to z racji na moje 30-letnie doświadczenia badawcze nad polską sztuką na migracji po 1945 roku. Owszem, do Paryża z Polski, zmęczone ekonomiczną mizerią oraz odcięty od świata szarością płaszcza politycznego paraliżu w wydaniu Wojciecha Jaruzelskiego, z bagażnikiem umieszczonym na dachu Fiata 126P,
zakupionego za sprzedane mieszkanie w Łodzi, Michał Batory wyjeżdżał jako emigrant. Gubiąc po drodze na terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej najcenniejszy z dokumentów, jaki posiadał. Dyplom Wydziału Grafiki ze specjalnością plakat ówczesnej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Do Paryża dotarł z wypróżnionym przez wiatr bagażnikiem, ale dyplom artysty, który miał do zaoferowania sam, dyplomu niestety jakby nie odzyskał, później duplikat z tego co pamiętam, prawda Michale? Ale nikt o ten dyplom nie pytał, kiedy starał się o pracę. Emigrantem też nigdy Michał Batory się nie poczuł. We Francji młody wówczas Michał Batory wiedział, co akcentuje również inny wybitny grafik Lech Majewski, że niezwykle trudno być artystą trafiającym do odbiorcy z innego kręgu kulturowego niż ten, w którym się wychowało. A plakat jest szczególnym medium, gdyż musi trafić do konkretnych ludzi w konkretnym miejscu i czasie, mówił Lech Majewski. Michałowi znakomicie się to udało i to niezależnie od tego, iż od wielu pokoleń tradycyjnie kultura i sztuka francuska oraz polska są sobie bliskie i że Francja chętnie przyjmuje propozycje artystów z innych kręgów kulturowych. W swojej twórczości Michał Batory z wielkim powodzeniem rozgrywa więc w realizacjach plastycznych, ale również w projektach okładek książek, widzimy cały czas na ekranach, typowe dla polskiej sztuki posługiwanie się aluzją, przeniośnią i metaforą i łączy je z francuską lekkością impresji i groteski. Szanowni Państwo, pośród eksponowanych na szczecińskiej wystawie dzieł Michała Batorego możemy to francusko-polskie połączenie tradycji artystycznych zobaczyć. Wzorem swoich wielkich poprzedników i mistrzów polskiej szkoły plakatu, takich jak Henryk Tomaszewski, Jan Lennica, czy tworzącego również przez wiele lat w Paryżu wspomnianego Romana Ciślewicza, Michał Batory pozostaje wierny rzemieślniczemu wykorzystaniu w swoich dziełach prawdziwych, wziętych z codzienności realnych przedmiotów. Cały czas te przedmioty widzimy. Przyznacie Państwo, oglądając te prezentowane obrazy Michała Batorego, że świat, jaki proponuje polski artysta z Paryża, to świat odbierany wszystkimi zmysłami. Świat rzeczywisty i poetycki jednocześnie. Absurdalny i konkretny. Realny i wyobrażony. Język graficzny Michała Batorego, Alain Le Quernac, francuski plakacista i grafik, uczeń zresztą Henryka Tomaszewskiego, określa jako klasyczny. A to dlatego, że w kompozycjach Batorego pojawia się zarówno silne nawiązanie do tradycji właśnie klasycznego kolażu, jak i fotomontażu, zwłaszcza konstruktywistycznego i dadaistycznego. Ale pisał Quernac, najbardziej fascynują u Michała Batorego, cytuję, te obrazy, które ukazują przedmioty banalne, codzienne, takie jak patyczki higieniczne do uszu, torebkę plastikową, wieszaki z pralni, rzeczy będące w zasięgu ręki, to poprzez te przedmioty Michał Batory przywołuje surrealistyczne kody w duchu dzieł René Magritte'a czy Salvadora Dalego, oparte na łączeniu różnych elementów i zestawianiu ich w poziomie i pionie. Koniec cytatu. Proszę zobaczyć i poczuć, jak w kompozycjach plakatowych autorstwa Michała Batorego paryska bagietka czy belgijskie frytki mają konkretny smak. Kwiaty w plakatach Polaka z Paryża mają swój zapach. Instrumenty muzyczne, po które artysta sięga przy projektach plakatów na kolejne edycje Saison Musicale, wydają z siebie określone, słyszalne dźwięki. Krzesła, wykorzystywane do plakatów anonsujących sztuki teatralne, palą się naprawdę. Czuć unoszący się w powietrzu zapach spalenizny i dym. Zaś karminowe usta, które są wpięte też w klapę pani dziekan tutaj w marynarce, zobaczcie Państwo, w ich plakatowej też wersji, którą widzimy, oraz na okładce albumu artyście i na znaczku pocztowym, są niezwykle zmysłowe. Zgadzam się całkowicie z zacytowanym wcześniej francuskim uczniem Henryka Tomaszewskiego, że przede wszystkim w świetle inteligentnego stosunku do przedmiotu i niezwykłej wrażliwości należy widzieć i czuć sztukę Michała Batorego. Niezależnie od tego,
gdzie się z nią spotykamy. Czy to w Paryżu, czy to w Warszawie, czy dzisiaj w Szczecinie. Z tego też powodu rodzi się w nas pytanie, które zresztą Alain Le Quernac w pewnym sensie już zadał przed kilkoma laty w swoim tekście zamieszczonym w wydawnictwie pod tytułem Grafika emocjonalna, opublikowanym w 2008 roku. Pytanie brzmi, czy Michał Batory to francuski plakacista polskiego pochodzenia, czy też polski plakacista zamieszkały we Francji? Śmiem twierdzić, szanowni państwo, iż twórczość Michała Batorego na równi należy do dwóch ojczyzn, tej, w której się urodził, wykształcił i tej, która pozwoliła na rozwój jego artystycznej kariery. Za ten ogromny dorobek artystyczny, Michale, serdecznie dziękuję. Twoja twórczość i twoja droga do sukcesu artystycznego jest dowodem na to, by zacytować Stanisława Frenkla, to wybitny artysta polski, który tworzył i mieszkał w polskim Londynie po II wojnie światowej. Mówił on, że sztuka polska, cytuję, nie kończy się na Odrze Inysie Łużyckiej, ale rozwija się poza granicami Polski, wzbogacając zarówno polską kulturę artystyczną, jak i artystyczne osiągnięcia w kraju osiedlenia, zwanym często drugą ojczystą, drugą, ale nie nową. Dziękuję gospodarzom wystawy, panu rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, ale szczególnie, drodzy państwo, i tu wielkie brawa pani profesor doktor habilitowanej Urszuli Czerwińskiej. I panu doktorowi Mikołajowi Baternę. Też brawa, absolutnie. Bez których inicjatywy i wrażliwości na sztukę nie byłoby dzisiaj tego ważnego spotkania. Wierzę też głęboko, bo są przedstawiciele miasta, iż dzisiejszy wernisaż wystawy prac Michała Batorego jest zapowiedzią przyszłej wielkiej, retrospektywnej wystawy jego prac w Szczecinie. Na tę wystawę czekamy i obiecujemy, przyjedziemy tak, jak tutaj siedzimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze za te piękne słowa. Wszyscy jesteśmy artystami. Bardzo serdecznie proszę o wypowiedź pana Michała Batorego i panią Basię Stępień. Jeden mikrofon, bo to właściwie taki duet piękny. Halo? Dziękuję bardzo. Będę bardzo krótko mówił, ponieważ nie chcę przeciągać tej uroczystości. W każdym razie jestem zaszczycony, będąc tutaj z wami. I dziękuję za stworzenie mi tej możliwości zrobienia tego zwiastuna wystawy, który być może w przyszłym roku albo za jakiś czas będzie dużo większą i pełniejszą, gdzie pokażemy być może oryginały, które przywiozę z Francji, bo są to plakaty dużo większe. Są to plakaty drukowane na sitodruku, także zobaczymy, może się to uda i wtedy pokażemy troszeczkę więcej i w dużym formacie. Także dziękuję bardzo i zapraszam na wystawę. Pewnie będziemy mieli okazję porozmawiać na wernisażu. Ja też chciałam podziękować Uniwersytetowi Szczecińskiemu, a szczególnie Wydziałowi Humanistycznemu i pani dziekan za tą pasję i entuzjazm, z którym zorganizowaliście wystawę panu Mikołajowi również. I chciałam powiedzieć parę słów, no bo Michał jest oczywiście najlepszym plakacistą, jednym z najlepszych na świecie, bo trudno tak powiedzieć, kto jest najlepszy, ale jest też fantastycznym, robi niezwykłe okładki do książek, do naszego wydawnictwa, ma niesamowitą wrażliwość i właściwie my pracujemy ze sobą od 22 lat już teraz, a znamy się pewnie 30 i jakoś to tak naturalnie się stało. No właściwie staliśmy się taką rodziną wydającą wspólnie książki, to znaczy ja wybieram jakiś tekst, o którym opowiadam Michałowi.
I następnego dnia albo za trzy dni, czasami jest zajęty bardzo, ale zawsze już w jego umyśle z tej mojej opowieści powstaje jakiś obraz i ten obraz odwiecznie mnie zaskakuje. To znaczy ja też mam jakąś wyobraźnię i opowiadając wydaje mi się, że naprowadzam go w jakąś stronę, ale jeszcze nigdy, przenigdy nie zrobił tego tak, jak ja sobie to wyobrażam. Nie wiem, jak on to robi. I zawsze jestem po prostu zachwycona i czekamy w wydawnictwie na jego książki. Magda na pewno może potwierdzić, za każdym razem mówimy uff, ale nas znowu zaskoczył. Nie wiem, jak robi. Jest to no muszę o nim opowiedzieć, bo może dla mnie jestem bardziej człowiekiem słowa niż takim wizualnym, więc może takim zachwytem jest to, że Michał zawsze myśli obrazami, że idąc z nim po ulicy nagle zobaczy coś, co jest tylko ścianą na przykład, a on nagle zobaczy w tym kwiat, albo zobaczy w tym ludzką twarz, albo coś innego. Jest to pięknie mieć takiego przyjaciela, z którym można odkrywać coś, w czym ja na przykład nie czuję się dobra, więc on mi pokazuje różne tajemnice, które są wokół nas, obrazy. Dziękuję Michał, dziękuję wszystkim, dziękuję, że przybyliście. Jeszcze chciałam podziękować studentom Akademii Sztuki, którzy wczoraj ofiarnie przyszli i pomagali. Właściwie instalowali wystawę wczoraj i dziękujemy wam. Mam nadzieję, że będziecie fantastycznymi artystami i może plakacistami. Przewyższajcie Michała, koniecznie. Dziękuję. Jeszcze słówko, Janie, dziękuję ci za tą analizę, którą zrobiłeś. Jest to, rzadko mi się zdarza, żeby wejść w tekst z taką emocją, bo trudno jest słyszeć o sobie, swoją własną historię, ale było to zrobione rzeczywiście wspaniale. Dziękuję ci. Bardzo dziękujemy. Szczecin Humanistyczny to cykl wykładów otwartych i konferencji naukowych, które promują Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński i Miasto Szczecin, co zawsze bardzo mocno podkreślam i podkreślam to od 9 lat. Szanowni Państwo, nikt pięknie nie opowie o sztuce jak profesor Jan Wiktor Sienkiewicz, który jest kierownikiem Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na emigracji, profesorem też Polskiego Uniwersytetu na obczyźnie, reprezentuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ale jest też autorem i współautorem aż 23 książek. No i jest takim historykiem, który bardzo pilnie rejestruje polskie życie artystyczne na emigracji po 1939 roku. Jak powiedział nam wczoraj, jest w podróży przez okrągłe 6 miesięcy, tak? Od 6 miesięcy. Zapraszamy pana profesora na krótki wykład o polskiej sztuce na emigracji po 1939 roku. Czy polską sztukę XX wieku należy napisać od nowa? Bardzo proszę, panie profesorze. Można byłoby powiedzieć słowa, obrazy, dźwięki. Jesteśmy na takim wydziale, że dzisiaj łączymy wszystkie te trzy elementy sztuki. Ja widzę dobrze w okularach. Myślę, że nagrywanie też widzi dobrze. Zrobimy jeszcze ciemniej? Czy nie mamy szans? A jak nie, to jest bardzo dobrze. Szanowni Państwo, czy historię sztuki polskiej XX wieku należy napisać na nowo? Temat wystąpienia będzie krótki. Podeszła przed chwileczką do mnie jedna ze studentek i zapytała, przepraszam, panie profesorze, jak długi będzie wykład? Ja powiedziałem 20 minut, a powiedziała, a to dobrze, to przyjdę. Więc spróbuję zmieścić się w tym czasie. Dlaczego takie pytanie po tytule Polska sztuka na emigrację po 1939 roku? I dlaczego w tym miejscu przy okazji wystawy tak wybitnego artysty, jakim jest Michał Batory? Otóż z tego powodu, że łączymy rzeczywiście te trzy elementy. Dźwięki były na początku, natomiast słowa, obrazy to właściwie dwa nieodłączne elementy i wydawnictwa, które prezentuje się dzisiaj, Drzewo Babel, i problemy, o którym chcemy powiedzieć, bo powiemy tak naprawdę o książkach, albo przez książki, o
polskiej sztuce na emigracji, odpowiadając, czy rzeczywiście całą polską historię sztuki należy napisać na nowo. Szanowni Państwo, ponad ćwierć wieku temu zorganizowana w 1991 roku przez warszawską zachętę wystawa Jesteśmy stała się pierwszą od zakończenia II wojny światowej manifestacją dorobku sztuki polskiej powstałej poza Polską i jednocześnie inspiracją dla naukowych zainteresowań plastyką polską na emigracji po 1939 roku. Z perspektywy minionego 25-lecia nasuwają się pytania, czy oby na pewno był to okres dobrze wykorzystany, czy też stracony w zakresie badań nad polską sztuką powstałą poza Polską i jej tożsamej roli w zakresie właściwie tej tożsamej roli ze sztuką powstałą nad Wisłą w tworzeniu obrazu, całego obrazu polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku. I czy polskiej sztuce powstałej poza Polską udało się po kilku dekadach nieobecności wejść na salony dziejów sztuki polskiej w XX wieku? Czy też nadal polska sztuka powstała poza Polską, pozostaje w poczekalni z nadzieją na pełne rozpoznanie i przywrócenie należnego jej miejsca w historii współczesnej polskiej kultury artystycznej? Dorobek twórczy polskich artystów powstałych poza Polską po 1939 roku, który od blisko 30 lat jest moim głównym obszarem badawczym, nazywam sztuką w poczekalni. Właśnie sztuką w poczekalni, która czeka na otwarcie drzwi do salonu sztuki polskiej XX wieku. Sztuka ta, i na ekranie proszę Państwa pojawią się niektóre tylko właściwie punkty polskiej obecności artystycznej. Tutaj mamy przed sobą londyński Felix Sopolski Memoir of the Century, jeden z najpiękniejszych punktów muzealnych w Europie, prywatne muzeum, o którym zupełnie nikt nie wspomina w polskiej historii sztuki. Właściwie sztuka ta przywracana obecnie polskiej kulturze poprzez opracowania monograficzne i syntetyczne, obejmujące jak do tej pory poważne jej obszary, w odniesieniu do europejskich i pozaeuropejskich krajów osiedlenia polskich artystów po 1945 roku, powoduje, iż zmienia się nie tylko znaczenie i zasięg pojęcia współczesna sztuka polska, ale na naszych oczach rozpoczyna się proces poważnej rewizji i przewartościowania całej polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku i mijających dwóch dekad wieku XXI. Z racji na ściśle określony czas mojego wystąpienia oraz bogactwo zjawisk mieszczących się w pojęciu polska sztuka na emigracji, nie wyszlibyśmy z tego pomieszczenia przez najbliższe kilka dni, w odniesieniu do wszystkich kontynentów świata, na których tworzyli i tworzą polscy artyści plastycy, ograniczę się tylko do jednego powojennego środowiska artystycznego poza Polską, tak zwanego polskiego Londynu. Szanowni Państwo, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach ze środowiska polskich plastyków w Londynie, osiadłych w Wielkiej Brytanii po 1939 roku, odeszli, w sensie zmarli, prawie wszyscy artyści plastycy. Mam na myśli około 800 nazwisk, w tym 50-60 twórców o pokaźnym, niepowtarzalnym w skali europejskiej i pozaeuropejskiej dorobku artystycznym. Oczywiście nie każdy zapamiętać tych nazwisk, które tutaj widzimy. Ja tylko pokazuję zakres i obszar, możemy sobie wyobrazić tę sztukę wykonaną przez tych artystów. I każde to nazwisko, jak tutaj widzimy, Stanisław Gliwa, Kościołkowski, Turkiewicz i Kowalewski, to są artyści tak zwanego pierwszego rzędu i każdy z nich jest i powinien właściwie istnieć w polskiej historii sztuki. Jest wielkim artystą, ale powinien istnieć i jeszcze nie istnieje. Miejmy nadzieję, że to się stanie. Zanim jednak powiemy o postawach polskich historyków sztuki i ich stosunku do polskiej sztuki na emigracji, które miały swoje konsekwencje w oficjalnych opracowaniach dotyczących sztuki współczesnej, opublikowanych po II wojnie światowej, należy pokazać, jak w łonie polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii traktowano obecność i znaczenie polskiej sztuki powstałej nad Tamizą. Po raz pierwszy o polskich artystach w Wielkiej Brytanii pisał w 1944 roku Czesław Poznański, wydanej nakładem Nowej Polski broszurze Polish Artists in Great Britain poświęconej twórczości 21 polskich malarzy i rzeźbiarzy. I po latach, w 2008 roku,
pewien rodzaj ujęcia syntetycznego, ale w ograniczeniu do 11 artystów, opublikował w swojej książce Art in Exile, sztuka na wychodźstwie, brytyjski historyk sztuki, szef, wieloletni dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Douglas Hall. Pokazuje tę książkę jako klamrę zamykającą ten obszar pomiędzy rokiem 1944 a 2005-2006. Od tej pory, aż do upadku muru berlińskiego, poza całym szeregiem katalogów wystaw wydawanych przez trzy najważniejsze polskie galerie sztuki w Londynie, Dryan Gallery, Grabowski Gallery i Centaur Gallery, ukazywały się skromne pod względem treści, jak i zawartości ilustracyjnej, katalogi zbiorowe o polskiej sztuce w Wielkiej Brytanii. W 1970 roku polska sztuka współczesna na obczyźnie, w 1982 polska sztuka współczesna poza krajem, w 1983 roku polska sztuka i polscy artyści Wielkiej Brytanii, w 1985 polska sztuka współczesna na obczyźnie i w 1996 forma i kolor przy okazji wystawy, która w tym czasie została w Londynie pokazana. Również do 1989 roku niewielu polskich artystów tworzących w Wielkiej Brytanii doczekało się opracowań monograficznych poświęconych ich twórczości. Najwięcej szczęścia, i to do publikacji pióra autorów angielskich, mieli Felix Topolski przed nami oraz Zdzisław Ruszkowski też przed nami. Między innymi pisał o nim wybitny historyk sztuki Simonow, który posiada jego wielką kolekcję na terenie Francji. Twórczością malarza i rysownika Mariana Kratochwila w Londynie zainteresował się historyk sztuki Mieczysław Paszkiewicz, zaś dorobkiem ceramika, malarza i rysownika Adama Kosowskiego Tadeusz Chrzanowski. To był wybitny historyk sztuki krakowski, zresztą mój nauczyciel, po którym przejąłem katedrę. W nowym tysiącleciu do artystów posiadających samodzielne wydawnictwa albumowo-katalogowe dołączył wspomniany już przedtem przeze mnie Stanisław Frenkiel, który w 2001 roku doczekał się albumu z tekstem Antoniego Dysona, brytyjskiego historyka sztuki. Inni artyści, jak Karolina Borchardt czy Marian Bohuszyszko, publikowali własnym sumptem wydania albumowe o swojej twórczości z tekstami pisanymi na zamówienie pióra angielskich krytyków i historyków sztuki, takich jak Max Weeks-Joyce czy Pierre Rouve. To postaci absolutnie szablonowe dla brytyjskiej historii sztuki XX wieku. W 1986 roku Halima Nałęcz własnym sumptem opublikowała album zawierający bogatą dokumentację fotograficzną z trzech dziesięcioleci działalności prowadzonej przez siebie Dryan Galleries. To S to nie jest błąd, dlatego że były to dwie galerie. Najpierw była to galeria Dryan Gallery, to jest abrewiacja nazwiska Mondriana, stąd jest Dryan Gallery, a po dwóch latach założyła drugą galerię, stąd nazwa, stąd liczba mnoga. Cennym wydawnictwem ukazującym szeroką paletę zjawisk artystycznych w łonie polskiego Londynu był wydany przez Polską Fundację Kulturalną po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce zbiór artykułów pióra Mariana Bohusza Szyszki o sztuce w Polsce. Do czasu przywołanej wystawy jesteśmy w 1991 roku polskojęzyczna literatura o polskiej sztuce na emigracji milczała. Terminem sztuka polska wydawnictwa obejmujące dzieje polskiej sztuki współczesnej odnosiły do opisu sztuki powstałej w granicach powojennej Polski z pominięciem tej jej istotnej części, a powodów było wiele, nie będziemy ich rozwijali, od politycznych poprzez środowiskowe, a na personalnych kończąc, która od zakończenia II wojny światowej powstawała, rozwijała się ta sztuka, prawda, i to w zorganizowanych środowiskach i w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, nawet w Australii. Kilka więc przykładów. W żadnej z ówczesnych syntez z zakresu historii sztuki polskiej nie próbowano nawet podjąć wątków związanych ze sztuką polską powstającą poza granicami kraju. Ja z tej syntezy właściwie się uczyłem. Wszyscy żeśmy się uczyli z polskiego życia artystycznego. W dużej mierze z powodów politycznych zagadnienia polskiej sztuki na emigracji nie pojawiły się właśnie w tym wielkim opracowaniu, które było wykonywane przez Wielki Zespół Historyków Sztuki w Polsce do lat 80. Mylące co do zawartości poprzez tytuły są wszystkie publikacje z zakresu sztuki współczesnej wydane w Polsce przed 2005 rokiem. Na ekranie kilka przykładów. Dotyczą one wyłącznie sztuki powstałej w Polsce, a nie sztuki polskiej. Dopiero w 2005 roku
w jednoznacznie dookreślonej tytułem publikacji Sztuka w Polsce 1945-2005 Anda Rotenberg rysuje podstawowe kompendium wiedzy o sztuce w Polsce drugiej połowy XX wieku i początków XXI wieku. Czytelnik tej publikacji po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej nie ma wątpliwości, iż porusza się jedynie w obszarze sztuk plastycznych powstałych w powojennej rzeczywistości Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej do roku 2005. W tym samym roku, w 2005, ukazał się zbiór wywiadów przeprowadzonych przez Elżbietę Dzikowską pod tytułem Polscy artyści w sztuce świata z 54 współczesnymi polskimi artystami, spośród których znalazło się 16 polskich artystów mieszkających i tworzących na emigracji. Obraz interesującego nas dzisiaj polskiego Londynu uzupełniają wydawnictwa wspomnieniowe i autobiograficzne, takie jak Przed nami studium do autoportretu Marka Żułaskiego, czy też książka pod tytułem Wakacje kończą się we wrześniu autorstwa jego drugiej żony Halindy Korn-Żułaskiej. Ale to też są artyści do odkrycia. Katalogi ich dzieł, które znajdują się w Polsce obecnie w Toruniu, będą wydane w serii 9 wielkich tomów w przyszłym roku, tak naprawdę pod koniec roku bieżącego powinny ukazać się na rynku wydawniczym. Niezwykle wartościowym dopełnieniem panoramy sztuki polskiej w Wielkiej Brytanii po 1945 roku jest tom pod tytułem Szukanie równowagi pióra Tymona Terleckiego, wydany w Londynie w 1988. Jak wiemy, to był wybitny teatrolog, ale miłośnik sztuk pięknych, przyjaciel artystów z polskiego Londynu i właściwie chodząca encyklopedia. Od wizyty w jego domu, dokładnie w dniu zaprzysiężenia rządu mazowieckiego, zaczynałem swoją przygodę w Wielkiej Brytanii. Po 1989 roku pierwszym zbiorem tekstów dotyczącym polskiej kultury emigracyjnej, wydany w Polsce, rok po wystawie Jesteśmy, czyli w 1992 roku, jest publikacja pod redakcją Marty Fik pod tytułem Między Polską a światem polska kultura emigracyjna po 1939 roku i tom uzupełniony w kolejnym roku pod redakcją Mieczysława Morki i Piotra Paszkiewicza o podobnym tytule Między Polską a światem od średniowiecza po lata II wojny światowej. Zawartość oczywiście jest niewielka tych artykułów poświęconych sztuce polskiej na emigracji, niemniej jednak są. Dwa lata później, w 1995 roku, i tutaj nie rozpocznie się autoprezentacja autora, ale pokazać muszę z racji na chronologię wydawnictw, na rynku wydawniczym w Polsce pojawiło się pierwsze opracowanie poświęcone twórczości artysty z polskiego Londynu. Monografia artysty malarza, pedagoga oraz twórcy Szkoły Malarstwa Sztalugowego i Grafiki Użytkowej w Wielkiej Brytanii, Mariana Bokusza Szyszki. Tak, jeśli Państwo myślicie, to jest brat generała Zygmunta Bohusza, to jest rodzina, a jednocześnie jego stryjkiem był Adolf Szyszko Bohusz, który rewitalizował Wzgórze Wawelskie, jak wiemy, przed II wojną światową, a po wojnie niesłusznie oskarżony o kolaborację z Niemcami. Opracowanie to rzuciło szerokie światło na znaczenie polskiego Londynu artystycznego i właściwie stało się powodem do publikacji kolejnej książki pod tytułem Polskie Galerie Sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku. Książka wydana w 2003 roku. Wywołała ona szczególnie zainteresowanie polskimi galeriami sztuki, kolekcją Halimy Nałęcz i tą częścią kolekcji, która została przekazana w latach 80. do Muzeum Narodowego w Warszawie, do Muzeum Sztuki w Łodzi i do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Ale nikt do tej pory o tych kolekcjach nie wspominał. Były trochę takie nie nasze. Przypomnę, iż 9 lat wcześniej, w 1975 roku, pokaźne zbiory sztuki ze swojej kolekcji do Muzeum Sztuki w Łodzi przekazał Mateusz Grabowski ze swojej Grabowskiej Galerii. Kto chorował albo kto nie chorował, lepiej nie chorować, ale zna adres. Mateusz Grabowski, aptekarz. Wystarczyło tak napisać na kopercie, list doszedł i na pewno Grabowski aspirynę przysłał z Londynu. To był wybitny kolekcjoner sztuki i filantrop posiadający odpowiednie środki materialne i promował, gromadził i przekazał Polsce wybitną kolekcję sztuki. Dopiero po prawie 30 latach, drodzy Państwo, od tego aktu przekazania przez Grabowskiego kolekcji do Łodzi w 2007 roku Łódzkie Muzeum Sztuki przygotowało przekrojową wystawę całej kolekcji pod tytułem Swingujący Londyn, a dwa lata później, w 2009 roku, w Londynie ukazała się publikacja Maxa Wicksa Joyce'a, to przed nami,
to brytyjski historyk sztuki wspomniany, pod tytułem Dryant Galleries, A Short History of Bain, Max Weeks Joyce. Zbiory malarstwa i rzeźby trzeciej wielkiej polskiej kolekcji sztuki w Londynie, Centaur Gallery, nazwa pochodzi od centaura, który stał na pierwszym budynku galerii na Portobello Road. Jak wchodzicie Państwo od góry po prawej stronie, ten budynek jest. Tam można teraz kupić afrykańskie guziki i jakieś rogi. Tej galerii nie ma, dlatego że została przeniesiona na Highgate. To zdjęcie z Highgate'u, niedaleko domu George'a Michaela. I ta galeria funkcjonowała do 2003 roku. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku, drodzy Państwo, pozostawało pod znakiem wydawnictw monograficznych, które ukazywały się w Polsce lub w Wielkiej Brytanii. W 2005 roku ukazała się monografia Wojciecha Falkowskiego, ucznia Mariana Bohusza Szyszki. Przed 2 lata zmarł. To był przedostatni rektor Polskiego Uniwersytetu na obczyźnie. Wybitna postać, między innymi pisał ekspertyzy psychologiczne. Był psychologiem, malarzem przy okazji. Pisał ekspertyzy psychologiczne po ataku na World Trade Center. W 2007 roku ukazał się album monografia twórczości Haliny Nałęcz. Publikacja ta była podstawą przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w 2012 roku wystawy pod tytułem Londyńska kolekcja Haliny Nałęcz. I zatrzymał się nam niestety, nie zatrzymał się, ale wyłączyło się. To była ta wystawa, którą przygotowało Muzeum Narodowe w Gdańsku. W 2010 roku ukazało się polsko-angielskie monograficzne opracowanie dorobku artystycznego też londyńczyka Ryszarda Demela pod tytułem Ryszard Demel w drodze do tajemnicy światła. Dwóch artystów żyje z tego okresu. Ryszard Demel, 95-6 lat obecnie, żyje w Padwie, bo do Padwy powrócił z Londynu, i Janina Baranowska, która jeszcze żyje i nawet tworzy w Londynie, też lat 86. Należy także dopowiedzieć, że do 2000 roku nazwiska polskich artystów na emigracji zaczęły pojawiać się wreszcie w wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych w Polsce, jak Leksykon Kultury Polskiej Przed Nami, Poza Krajem od roku 1939 roku, a następnie w Leksykonie Sztuki Polskiej XX wieku, Sztuki Plastyczna, w Słowniku Malarzy Polskich od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku, czy w antologiach tekstów jak Sztuka Polska, w Wielkiej Brytanii 1940-2000 są to oczywiście teksty polskich artystów, które były publikowane w Dzienniku Polskim i Wiadomościach Londyńskich, tych wiadomościach Grydzewskiego sprzed II wojny światowej, jak wiemy, przeniesione do Londynu jako wiadomości, a nie wiadomości literackie. Inspiracją dla inicjatyw konferencyjnych i wydawniczych na szerszą skalę związanych z polską sztuką Wielkiej Brytanii stała się publikacja autorstwa prelegenta Sztuka w poczekalni, studia z dziejów plastyki polskiej na migracji z 2012 roku. Rok później, w 2013 roku, ukazało się bogato ilustrowane, muszę to powiedzieć, blisko 600 stron opracowanie artyści Andersa, wydanie pierwsze, drugie, trzecie, które nie tylko odtwarza losy polskich artystów ratowanych przez generała Władysława Andersa, bo to właściwie to mogłem zrobić 30 lat temu. Ostatecznie przeszedłem tę drogę Andersa, nie doszedłem tylko do Sowietów, ale aż do Iraku od tyłu, czyli Wielka Brytania, Francja, Włochy, Afryka, aż do Iranu. I ta książka, drodzy Państwo, przede wszystkim pokazuje wysoki poziom malarstwa polskiego powstałego w wojennych i tuż powojennych warunkach poza krajem oraz jego ścisłe związki i dialog ze współczesną kulturą artystyczną Zachodu. Obszary zagadnień obejmujących relacje artystyczne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią po 1939 roku już w wydaniu anglojęzycznym opublikowałem z moimi kolegami, z profesorem Malinowskim i paną dr Geron kilka lat temu, właściwie 2 lata temu, i ta książka właściwie rozpoczyna prawdziwe wejście na rynek wydawniczy i na rynek właściwie w obszar świadomości, wprowadzając polską historię sztuki i artystów na emigracji w obieg sztuki powszechnej. Zaś najpełniejszy dorobek w historii sztuki polskiej XX wieku pokazuje, oto ta publikacja, jeszcze pachnie farbą, o czym wie przede wszystkim pani Barbara, jaka to jest przyjemność, jak książka pachnie farbą. Jest to książka, w której książka pod tytułem Polska migracja polityczna, wydana przez IPN, a tam wielki stan badań nad sztuką polską poza Polską w latach 1939-1990. I to jest właściwie taka baza, na podstawie której
kolejne pokolenia, mam nadzieję, uczniów naszych będą ci młodzi ludzie przywracali tych artystów do słownika sztuki polskiej XX wieku. I kończę, drodzy Państwo. Pewnie te 20 minut przekroczyłem. Nie wiem, czy Pani będzie zadowolona, jeśli tu siedzi, ale dopowiem. Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej i szeroka fala emigracji młodego pokolenia, drodzy Państwo, na Wyspy Brytyjskie niesie ze sobą wyraźnie odczuwalne, zwłaszcza w środowisku londyńskim, bo ja tylko o tym mówię, bo mógłbym mówić o Francji i to długo, odrodzenie zainteresowania sztukami plastycznymi i rynkiem sztuki współczesnej, na którym pojawia się coraz więcej młodych artystów znad Wisły. Swój nowy katalog, to tylko jako przykład najnowszej inicjatywy Polskiego Środowiska Artystycznego nad Temizą, wydało w 2014 roku Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków Wielkiej Brytanii, przypominając w nim nie tylko historię, dorobek i zasługi zrzeszenia, ale dając impuls i znak, że Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyku w Londynie jest organizacją artystyczną ciągle prężnie działającą, no i przede wszystkim młodą. Zespolony więc ze sobą, mam nadzieję, niebawem dorobek polskich artystów mieszkających i tworzących w powojennej Polsce wraz z osiągnięciami artystycznymi polskich artystów tworzących od zakończenia II wojny światowej poza Polską, również artystów młodszego pokolenia, których reprezentuje dzisiaj Michał Batory z Paryża, będzie dopiero tworzyć pojęcie polskiej sztuki współczesnej. Szanowni Państwo, polską historię sztuki XX wieku należy napisać na nowo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi Janowi Wiktorowi Sienkiewiczowi za ten piękny wykład z historii sztuki. Myślę, że przydałby nam się taki kierunek. Patrzę tu na pana dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Adama Makowskiego. I się uśmiecham, bo kiedyś o historii sztuki myśleliśmy, no ale myślimy dalej i mamy taką nadzieję, że historia sztuki na Uniwersytecie Szczecińskim powstanie. Szanowni Państwo, nie byłoby tej wystawy, gdyby nie pan Mikołaj Materne, doktor Mikołaj Materne. Tu bardzo serdecznie witam mamę, panią Barbarę Materne. Bardzo mi miło. Proszę się pokazać, pani Barbaro. Brawo. Jest też małżonka, tak właśnie małżonka, żona, prawda, żona, pani Agnieszka Materne. To jest rodzinna wartość i bardzo proszę pana Mikołaja Materne, który jest galernikiem Szczecina Humanistycznego, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, obcowanie ze sztuką jest wyrazem głęboko zakorzenionych potrzeb estetycznych człowieka i świadectwem jego wysokiej kultury. Jak mówił Herbert Reed, wręcz koniecznością biologiczną. Uczestnictwo w artystycznych wydarzeniach to nie tylko sposób spędzania wolnego czasu. Artystyczna myśl staje się często doskonałą inspiracją do naukowych poszukiwań i bywa zaczynem najdonośniejszych odkryć. Obecność wśród obrazów, rzeźb, podobnie jak obecność wśród książek, uszlachetnia i uwrażliwia człowieka, dodaje wzniosłości instytucjom kulturalnym i naukowym. Galeria Szczecina Humanistycznego ma być miejscem, które tętni życiem. Życiem studenckim, naukowym, akademickim. Galeria musi posiadać swoją publiczność i tego akurat nie będzie tu brakować. Przez wydziałowe wnętrza, w tym również przez galerię, przewijają się codziennie dziesiątki studentów, a podczas seminarów i konferencji liczni goście, naukowcy z Polski i zagranicy. To doskonała przestrzeń, aby artystyczna myśl trafiała do przeznaczonego sobie miejsca. Organizowane przez nas wystawy będą przedstawiać różne nurty sztuk plastycznych, które cechować będzie nienaganna forma i niebanalna treść. Dzisiaj otwieramy wystawę plakatów i książek wydawnictwa Drzewo Babel, które zaprojektował Michał Batory. Jest mi niezwykle miło, iż pan Michał zaszczycił nas swoją obecnością i przyjął zaproszenie do Galerii Szczecina Humanistycznego. Szanowni Państwo, inaugurację naszej nowej galerii, Galerii Szczecina Humanistycznego, rozpocznę słowami wybitnego artysty i naukowca Leonarda da Vinci. Zgłębiaj naukę, którą jest sztuka i sztukę, którą jest nauka. I niech to powiedzenie będzie dzisiaj dla nas mottem. Dziękuję serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję za to piękne słowo panu doktorowi Mikołajowi Maternę. Powiem, że jest z nami też, przyjechała z Düsseldorfu, pani Justyna Szypura-Świerczyńska. Chciałabym, żeby się nam pokazała. Bo bardzo, bardzo jestem pani Justynie, mówimy na Justynę pani Tusi, tak? Tusi, bardzo jestem wdzięczna za wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania wydziału i tego, jak ten wydział powinien się zmieniać. Szanowni państwo, ale najważniejszy jest oczywiście Michał Batory. Cudny człowiek, powiem tak, piękny artysta, któremu się należą największe brawa i serdeczne podziękowania. I pozwolą państwo, że wręczę bukiety kwiatów, takie bukiety humanistyczne, tradycyjnie naszym wspaniałym gościom. Piękne podziękowania dla obu panów. Pięknie, pięknie dziękuję panu przewodniczącemu, którego bardzo lubię. Bo z jednej dzielnicy jesteśmy. Bardzo dziękuję, bo dzięki panu przewodniczącemu, dzięki Radzie Miasta mogliśmy też dopełnić Bibliotekę Szczecina Humanistycznego. Nie mamy tutaj książek, bo z tej radości, że są tak wspaniali goście, zapomniałam o nich, ale chciałabym powiedzieć, że mamy też taką serię wydawniczą. Zaczęliśmy od listów Kunstmana i Kulmowej, ale mamy tak zwany ciąg dalszy. Myślę, że będziemy rozwijać tę myśl dalej. Szanowni państwo, wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym gościom za obecność, za piękny wykład, za życzliwe słowa i zapraszam państwa, wszystkich jak tutaj siedzicie, na otwarcie wystawy. Zapraszam serdecznie do holu Wydziału Humanistycznego, gdzie jest najpiękniejsza sztuka świata. Dziękuję bardzo.